Siemaneczko, z tej strony Matix, witam was wszystkich dzisiaj. Mam nadzieję, że wybrałem sobie Farming Simulatora, bo nie jestem do końca pewien. Ponieważ w to będziemy trochę grać teraz, zaraz. Troszeczkę sobie dam głośniej mikrofon, bo zauważyłem, że jak jestem oddalony bardziej od komputera, jak trzymam pada, mnie trochę gorzej słychać. Jest wybór jakości? Jest wybór jakości, a jak żeby inaczej? Ja już mam chody na Twitchu. Także no. Aby tylko nie było na czerwonym polu. Dobra. Skoro to jest. Okej, to dashboard. Okej. Dobra, git malina. Lecimy z farmingiem. Padzika tylko, o. Dobra. Za głośno zdecydowanie, o. Kariera. Paleron. Zaczynamy. Poprzednio razo zrobiliśmy trochę szklarni i pozbieraliśmy kartridże wszystkie. Dzięki czemu mamy już milion. Nie wiem, jaką mam jednostkę ustawioną, dolarów, czy tam euro, albo funty, nie jestem pewien, co tam wcisnąłem. I chyba ustawimy sobie, żeby szklarnie od razu sprzedawały. Chociaż w sumie na paletach to ja mogę sam sprzedać potem za większą cenę. Ale zobaczymy, mamy na razie sporo pieniędzy. Mam nadzieję, że jakieś używane maszyny się trafią. Takie coś w stylu ta przyczepa Krona duża. To by było spoko, jak nie to zaraz zobaczę, ile ona kosztuje. Prawdopodobnie będę musiał je kupić. Tak czy inaczej. Palety wszystkie można ręcznie ładować, więc to nie jest jakiś problem. Aktualnie. W razie czego. A długo się ładuje dzisiaj. Tak dla mnie nie lubi. Ja mogę sobie wodę wziąć do picia, bo znowu mnie susy. Susy mnie w gębie. Jakoś spróbuję ten mikrofon sobie bliżej. O. Taką może zrobić, żeby nie było go słychać. Pada. Może się uda. Trochę. O, lepsza pozycja gamingowa. A to w takim wypadku nie wiem, czy nie mam teraz za blisko mikrofonu, bo mi troszeczkę aż czasami, chociaż nie jeszcze, do czerwonego nie dochodzi. 100%. Dziękuję. W końcu postanowiłaś się wczytać gro. Teraz tak. Plan wygląda następująco. Siejemy rzepak. Z tego co widzę. Chociaż nie, już chyba posialiśmy rzepak na polu numer 41. Tak, już jest posiany. Tutaj tak. Okej. Okay. Mogłem w sumie wyłączyć na kombajnie, żeby mi nie zbierało tego. Bo i tak muszę ją przejechać. Chociaż nie. Patrzmy, ile kosztuje balarka. Skoro i tak już zebrałem wszystkie znajdźki. Twoją drogą. Od propos znajdziek. Tak. Resetowały mi się znajdźki i mogę je znowu zbierać. Nie będziemy tego robić, bo to jest zbyt OP moim zdaniem.
To jakieś kontrakty fajne widzę, no i funty mam ustawione. Gdzie to jest? Dobra. Pole numer 41. Hotspots, style composition. Teraz pytanie, czy mamy pług? Bo to wszystko trzeba zaorać. Zaorać, ale chyba nie mamy pługu. Pługa. Za 100 tysięcy na gąsienicy jest no, ciągnik, ale ja takich nie lubię za bardzo. Gąsienicowych. Kultywatory nie mamy pługa. Ja w sumie. Dobra, to zrobimy tak. Też klarnie na szybko wezmę przystawy. Żeby selling było. Otóż selling. Na razie, bo nie będę tego ogarniał. Się od razu sprzedaje. Bo wyciągałem kilka palet. Zobaczyć jak to ogólnie wygląda. Dość ładne są te palety w sumie nawet. Kapusty nawalone. To sałata, nie wiem. Letys to sałata. Bardziej. Dobra. Jeszcze raz sklep. Pług. To nie jest pług. Takie małe pługi mogę kupić. Ewentualnie pamiętam, że chyba subsoiler. To? O, 3 metry. For the next sowing, it can be used instead of a plow. Additionally, this seeder offers the possibility to seed directly. Aha, tutaj jest błąd. Chyba. Albo i nie. Może można niby tym siać. Coś mi tu nie do końca pasuje. A powinno być, że skultywowany czy coś, nie wiem. 150 koni, tak? Taka kosztuje. 10 tysięcy nie dużo. O. To... Ta jest niby lepsza. Mniej koni. Te są wielkie, okej. Okay. Aha, ta jest cięższa. Cięższa. Dobra, weźmiemy to. Pewnie. Kup. Tak. I to musimy podczepić pod Valtrę. To jest jedyny ciągnik, który nam to uciągnie. W momencie. Tak mi się bynajmniej wydaje. Chyba tamte mają mniej koni. Medium, średnie. Ma Sir Ferguson, ma 180, to też uciągnie. I zastanawiam się, czy pracownika nie puścić tutaj. Też w sumie i tak to mi nic nie da, bo... Muszę wszystkie, że tak powiem, przeorać. Wszystkie pola. Oczywiście nie mogę zmienić. Muszę ten. Mam tutaj takie coś jak automatyczne czy coś. Linia biegów. Vehicle control. Digital normal automatic. Fuel research. Okej. Okay.
I tutaj nie ma. Bo jak oddalam, to zmieniam bieg. Jak próbuję oddalić kamerkę, to zmienia mi się bieg. Przeszkę chyba za głośny mikrofon mam, bo czasami na czerwony wchodzi. Deko niżej, o. Tak może będzie lepiej. Jeszcze raz. Napisz to. Chcesz sobie oddalić kamerkę, a tu się bieg do dołu redukuje na padzie. Albo przybliżyć. Dobra. Kupiliśmy to. Subsoiler, nie wiem jak to się nazywa. Głębosz. Głębosz kupiliśmy. Ferometrowy. Więc mam nadzieję, że to nam przyspieszy trochę pracę niż tamtym malutkim pługiem latać. Widzę, że waltra mi się teraz naprawiła. A, dobra, już wiem o co chodzi. Nie, że waltra mi się naprawiła, tylko że to naprawa pokazuje od razu to, że jakaś maszyna, która jest podczepiona pod ten ciągnik, potrzebuje naprawy. To by miało sens. Mówię, że podłączyłem ten nowy siewnik, który kupiłem na dyskoncie. I mi tak spadło nagle. Mówię, co jest? Przedobrzyłem? Mówię, za słaby ciągnik do sprzętu kupiłem? No nie, dobra, już wiem o co chodzi. Tutaj skręcimy sobie obok tego Maseja. Pojedziemy tam. Na pole numer 38. Teraz tak. Bombowa akcja będzie. Do dołu. Nie pamiętam. Kontrolek. O. RB i B. I teraz to powinno się liczyć jako przeorane. I podejrzewam, że od razu możemy. O nie, kamienie mamy wszędzie na polu. I to dość duże. Te kamienie coś robią. Chyba ewidentnie coś robią, tylko nie wiem do końca co. Tak nie jestem pewien. Czy dobrze teraz robię? A po tym nie trzeba kultywować. Kultywatorem. Teraz zobaczymy na mapę. I czy mi się. To nie jest mapa. Tutaj. Dobra. Tak. I teraz potrzebne nam wapno jest. Po kolei. Tak to jest. Pracownika włączałem przed chwilą. Tak o. Dobra. Po 4-metrowym, jeszcze jak jedziemy 14 na godzinę, takie oranie mi się podoba. Nie będzie mnie denerwowało. To, jak zawsze w każdym innym farmingu. Wyłączymy sobie kontrolki. Chyba coś słabo te maszyny słychać. Nie wiem, gdzie są moi moderatorzy. Cokolwiek wziąłby, do mnie przyszedł, powiedział mi, czy jest wszystko git, albo czy nie jest git. A jak żeby inaczej? Dobra. Zapis live'a też pewnie wrzucę na YouTube'a. Tylko może postaram się go troszeczkę skrócić. Siema, Dogger, Ion, Oreo Fanboy. Znalazłem śmieszny bug farmingu. I jak zebrałem wszystkie kartridże, to mogę znów je zbierać. A chyba tak nie powinno być. I znów mogę zarabiać pitos. Mi zresetowało wszystkie znajdźki. I znowu są tam, gdzie były.
na mapie. Więc taka sytuacja. Teraz głęboszem. Inny niż ten, co nie możemy się połączyć, no. Kolejny bug, który znalazłem, to jest to, że jakoś, nie wiem, potrafię szybko biegać po rzece. Jeszcze szybciej niż normalnie się da biegnąć w wodzie. Chociaż z tym połączeniem to nie wiem, czy ja czegoś nie zrobiłem, że to się naprawiło. Teraz. Gdzie można później może spróbować. Ja dzisiaj mam pierwszy dzień na swojej farmie. Kupiłem sobie szklarnię. 4 sztuki. Szklarnię kupiłem jeszcze zanim... No. Jezus. Szklarnię kupiłem jeszcze zanim... zanim miałem hajs z... Kurde, nie te przyciski. Zanim miałem hajs z znajdziek. One to dość tanie. Chyba 10 tysięcy za to największe szklarnie. A one się chyba bardzo opłacają z tego co widzę. I ja nie wiem, co te kamienie robią, ale podejrzewam, że mają negatywny wpływ na zbiory. Więc tak, będzie można później sprawdzić, czy damy radę się połączyć, czy nie. Niszczą sprzęty. Nie chce mi się ich zbierać. Tutaj kupiłem nówkę sztukę. 10 tysięcy tylko kosztowała ta. Ja dzisiaj nie gram. Okej, okay, spoko. Głębosz. Piątek może. To jest dzisiaj środa, okej. Okay. Także no. Ogólnie to dość szybko idzie. Znam, że gorzej będzie. Jakbym wiedział, to nie siał tego pola obok, które zasiałem. Siewnikiem z dyskantu. Praktycznie najlepszy siewnik grze... Siewnik? Siewnik w grze kupiłem. Oj. Tak to nie miało wyglądać. Dobra. Kawałtra jest fajna. Bardzo mi się podoba. Prawie się nie jeździ. Tamten stajer bardzo dziwnie zmienia biegi on. Ta Walter to po prostu jedzie i jedzie. Teraz zobaczymy, ile kosztuje jakaś belarka ogólnie. To następny zakup. Przydał. Do belarki trzeba mieć ciągnik, z którym i wszystko, to może nie na razie. Coś do wapnowania pól. Trochę wapna trzeba sypnąć. Pomijam brzydko bardzo. No cóż. Chciałem sobie ustawić dobrze nagrywanie z OBS-a, żeby mi się od razu zapisywało na dysk, ale coś nie pykło. Miałem problemy z tym dźwiękiem. Ścieżki dźwiękowej nie mogłem dodać. U mnie wychodzi na to, że mi są potrzebne trzy ścieżki dźwiękowe. A Streamlabs OBS mi jakoś nie pozwala tego ustawić. A na Nvidia chyba w ogóle nie ma takiej opcji. W ustawieniach karty graficznej. Chciałem włączyć nagrywanie z Nvidia, chociaż mówię, bo tam jest dobry program.
Ale mi się przypomniało, że mikrofon by miał straszne szumy. Tu mam w OBS-ie ładnie ustawiony. Muszę tego drugiego OBS-a chyba pobrać sobie. Zwykłego. Nie od Streamlabsa. Zresztą od Streamlabsa jest dość ciekawy. Niedługo będziemy w połowie pola. Potem tak, zasiejemy tutaj pewnie rzepak. Bo chyba nie jest sezon na inne. To, że się mylę. Mamy tak, rzepak. Boże i barley. A, pszenica i. No i ten drugi można by w wrześniu. Jęczmień? Czyżby? Dać. Na razie jesteśmy w sierpniu. Zapłaciłem dolara za pracownika. Ciekawe. Nie musiałbym ziarno kupić, jakbym chciał tutaj zasiać też wszystko. Tak czuję, że tamten siewnik ma za mało go. Też, która wygląda w sumie tak, jakby było to skultywowane wszystko. Podejrzewam, że da się raczej siać na to bez problemu. Raczej tak. W sumie lepsze od kultywatora to jest nawet. Bo że kultywatory są dużo, dużo, dużo większe. Tak czy mi tak, siewnik nie pozwala na bezpośrednie zasiewanie. Są takie duże kamienie teraz wychodzą po tym. Mogłem to lepiej rozplanować. Wszystko naraz zrobił i wszystkie kamienie podniósł. Cool. Bardziej, żebym musiał pewnie wypożyczyć sprzęt. Bo nie chcę na razie jeszcze kupywać takich rzeczy. Mam milion pieniążków, więc tak czuję, że powinienem w coś zainwestować, tylko nie wiem w co jeszcze. Na razie mamy też szklarnię. Siema Drolex. Na razie mamy też szklarnie zakupione, które nam produkują truskaweczki. A i znowu troszeczkę za wcześnie podniosłem. Truskawki produkują. Sałatę. Pomidory. Fajna gra. Tak, polecam. 10 na 10. Te kamienie. Kurde. Tak co chwilę ich. Ja w nią 10 lat temu grałem. W sumie to tak, pewnie 2011 wyszedł, który w 2011 roku. No, 10 lat temu. No. Ogólnie to teraz fajnie porobili to, że można fabryki kupywać, własne rzeczy tworzyć. Z tego. Na przykład olej można robić rzepakowy. Inne takie rzeczy. A zresztą. Nie wiem, czy widziałeś. Zrób jakieś dymy. Ojejku. A zobaczymy, czekaj. To nie tu. Nie tu. Tu masz rzeczy. Tak.
Można robić mąkę. Z mąki można robić chleb, ciasto. Ser można robić z mleka prawdopodobnie. Te ciuchy można robić. Chleb. Płatki zbożowe można zrobić. Pizzę. Pizzy nie ma, ale podejrzewam, że niedługo będzie na jakiejś tej, bo są oliwki. Oliwki są. Pomidory, sałata. Podejrzewam, że jakiś mod na pizzę niedługo będzie. Oliwki, no. To masz olej z oliwek. Dość drogi. Ale też same oliwki są na, do tem, do robienia. Także no, może niedługo ktoś zrobi moda. Znowu zapomniałem zdjęcia zrobić. A jutro zrobię. A no tak, z tej audycji. Ale dobrze wiem, o co ci chodzi. Jak to, i domyślam się, jak to mogłeś obklejtać na relingi po prostu. Ten taki łańcuszek. No, gruzior. Nie, no to nie jest taki gruz. Są dużo gorsze samochody, które jeżdżą na polskich drogach. A to jest Audi, panie. Dobre Audi. Niski przebieg. Kiedy do mnie podjedziesz w A7? Nie wiem. Mam nadzieję, że niedługo. Jak najszybciej. Kurde, ona zarąbiście wygląda. Nie jest droga. Co się w sumie zdziwiłem, bo są 3-litrowe wersje Westline praktycznie same. Wybuduj swój dom, posadź drzewo i przejeźdź A7 do mnie. Co ci syna zrobimy? Brzmi jak oferta nie do odmówienia. Ale co ja tam wiem? Kurczę, panie. Dzisiaj też się najeździłem koparko. Trochę. W sumie dość sporo jeździłem koparko. Fajnie było, 10 na 10, polecam. Ale ludzi na streamie tylko ja. Tak, tylko ty, Drolex. Zasięgi wbijam do góry, no a jak? Ja tu sobie radziłem samemu też ładnie. Komentowałem wszystko. Było zero. Nie, gdyby nie ty, to była tylko jedna osoba. Średnia widzów rośnie. Właśnie 10 na 10. Jakbym ustawił tytuł, że gram z widzami, to bym miał dużo więcej widzów, bo każdy by wbijał i pytał, czy może dołączyć. Ja bym mówił, że może. Tylko na pewno wbije na Discorda. Także no, bym jeszcze zdobył dodatkowe osoby na naszego Discorda pięknego. O, w ogóle chciałbyś zagrać ze mną później Minecrafta? Może streamuj z jakiejś gry popularnej? Nie, dziękuję. Wszystkie popularne gry są gówniane. Dosłownie, wszystkie gry jak Battlefield najnowszy wyszedł, gówno. Call of Duty najnowszy wyszło, gówno. Jak w Minecrafta? No teraz dodali ten nowy update z tymi cave'ami, gdzie teraz już jest ten. Większe cave'y są. Świat jest większy trochę, bo do dołu można kopać do minus 64 chyba. I budować można dużo wyżej. No są całe systemy jaskiń takie duże teraz porobili. Chyba, że chcesz jakoś paczkę modów zagrać na Minecrafcie. Bo też są dużo, dużo fajnych paczek wyszło. Przez naszą nieobecność. Ewentualnie możemy zagrać na tym świecie. To możemy pograć, no właśnie. No chętnie też wbił na te nasze stare światy, gdzie mieliśmy te Tesco, nie Tesco i inne takie pierdy. Po sobie pobiegał tam i sekrety popatrzył, które żeśmy porobili. Na oryginale, no. Ja myślałem, że wiedziałeś o tym, że do Minecrafta dodali takie rzeczy. 1.18 właśnie. Tak, to niech to zostanie słodka tajemnica.
Mam nadzieję, że masz jeszcze tego save'a gdzieś. Też nie śledziłem, ale wbiłem tutaj na tego Discorda, a potem patrzę, nie? Każdy tam pisał o tym Minecrafcie. Jest na dysku Google chyba, o, to git. Ja miałem kiedyś fajny save i zrobiłem formata kompa i się zapomniałem, nie? A to był save, na którym, nie wiem, grałem ze znajomym. No nie wiem, tak pewnie ze 150 godzin, jak nie lepiej, mieliśmy wsadzone w ten save. Także no, się zapomniałem. Tak to jest, jak się hostuje takie rzeczy. Gdyby było na serwerze, to by było. I znowu za wcześnie podniosłem ten głębosz, no. Do cholery. Dobra. Nie, nie, do naszego save'a musimy wbić na starej wersji Minecrafta. Bo nam się świat wykrzaczy. Poza tym to i tak był świat, płaski chyba świat na kreatywie, z tego co pamiętam. No. Nowy świat możemy zrobić, ja będę mógł schostować i sobie możemy pograć. A właśnie, będę musiał potem zobaczyć, jak tam mój filmik na YouTube sobie radzi. Tam sobie, kurde, dzisiaj wbijam, patrzę, kurde, 300 wyświetleń, no takie... takie coś, a nie content nagrałem. Dobra. Ten zapis live'a, tego chciałem też wrzucić z farminga. Potem sobie skończę live'a i Minecrafta... Minecrafta może zacznę drugi raz, czy... Po prostu na offline może pogramy. Tak bardzo jakbym chciał streamować, to myślę, że lepiej offline pograć. Jeszcze tego farminga troszeczkę tutaj porobię. I znowu wyjdzie pięknie. Samochody, kurde, teraz tak zasuwają. Akurat na streama, no to podejrzewam, że jest piękny skin. A właśnie, a ty, Konrad, nie dostałeś tej wersji Minecrafta na Windowsa 10 chyba, nie? Dostałeś. Bo ty też miałeś... Nie, chyba nie dostałeś. Bo to było zależne od tego. Nie mam pojęcia, nie dostałeś chyba, bo to chyba było, trzeba mieć konto dużo wcześniej Minecraftowe. Bo ta wersja Minecrafta na Windows 10 jest trochę taka dziwna, bo grasz w nią i to jest niby Minecraft, ale nie jest Minecraft, to jest tak trochę inny Minecraft. I tak co chwila coś robisz, nie? I coś ci troszeczkę nie pasuje, bo to nie jest do końca to. Ale jest dużo bardziej zoptymalizowana, więc czasami fajnie się... Czasami fajnie w to porać. Dostałem achievement, czytam Shakespeare'a i ogólnie nie wiem, o co chodzi z tym achievementem. Ja tylko zaorałem pole. Także no. I ogólnie nawet nie grałem praktycznie w Minecrafta, jak ten netherite'owe rzeczy są i w ogóle po tym netherze to prawie nie chodziłem. O. Dobra. Ostatni pasek. Zostało mi. Fajna fizyka teraz tego jest w ciągnikach. Ładnie wygląda wszystko w środku. Wymodelowane. Tekstury 3D. Oj, 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 oj.
Znowu się rozpędziłem. O, hej, Cianulka. Jak tam? A was to? Dobra. Średnio. Podejrzewałem, że dalej średnio. A jak tam? Powolutku, bez pośpiechu. Oramy sobie pole. Po zaoraniu wychodzą mi kamienie. I ja nie wiem, co mogę zrobić z tymi kamieniami. Powiedziałem, że można je zbierać, ale do czego można je użyć? Nie jestem pewien. Kurczę, blaszka. Będę musiał to wszystko potem nawieźć jeszcze. Ach. Szukam dziewczyny do 18 do 100 lat. To jest dyskryminacja wiekowa. 120 powinieneś dać, to by się każda załapała. Powodzenie ze znalezieniem 18. Dobra. Osiemdziesiątką. Tos. A jak? To stopera nie pomaga, nulka. Ranigast Max i inne takie. MZW. Tak to jest, kurde. Wychodzą i wychodzą. Przestawiłem przed chwilą Massey Fergusona. Ups. To mi to pomaluje. Na pewno nie ja. Dobra. Głupie ptaki. A w ogóle to zauważyłem, że tu jest polska firma. Zrób streama z Wheelmana. Zrobię z GTA San Andreas, bo teraz jest popularny GTA San Andreas. Na modach. Upiększający grę troszeczkę. Tak chciałem powiedzieć. A, że jest polska marka maszyn w farmingu. Ja bym postreamował. No. Wszystko masz. Tylko kompa nie mam. No, bywa i tak. Internet masz dobry, mikrofon masz, wszystko masz. Tylko kompa nie masz. Taka niezręczna sytuacja, no. Troszeczkę. Jednym słowem. A ja wszystko mam, to streamuję. Chciałem nagrać jeszcze odcinek na YouTube'a dzisiaj, ale mi się nie udało. Wszystko poszło nie tak. Nie tak, jak miało być. Na początku obraz mi się popsuł. Drugim razem dźwięk mi się popsuł. Za trzecim razem miałem źle ustawiony mikrofon. I było bardzo głośno i słychać wszystkie szumy i jęki i brzdęki. I odgłosy z mojej głowy też było słychać. I ludzi w mojej piwnicy też było słychać. To wiesz, to mówię, coś tak nie tak ustawiony jest trochę ten mikrofon. Nie byłem pewien, jak to wyłączyć, więc musiałem ten. No.
trochę improwizować i odpalić streama. Bo robienie kontentu dla moich widzów to jest, wiesz, priorytet number one. Także no akurat skończę te pole pewnie. Chętnie bym przyspieszył te powtórki w niektórych miejscach, ale... Ale nie chce mi się tego pobierać, edytować. Leniwy jestem. Cóż, to trafi na YouTube w formie nieedytowanej. Najwyżej. Bo te pole jest fajne. Aż tak dużo kamyczków nie ma na nim. Tam co chwila były kamulce. Tutaj? Też się trafia, ale co jakiś czas. Tam jakoś tak posypało tymi kamieniami. Nie wiem, normalnie. Nie pojmuję tego. Ale to w sumie oznacza, że... My nie wiem, co to oznacza. Kamienie to są takie losowe, mi się wydaje. Chyba ich się nie da podnieść i rzucić sąsiadowi w okno. Raczej. Było ciekawe, jakby się dało podnosić kamienie z pola. W sumie to zaraz sprawdzimy. Może. Chyba, że się nie pojawią. O, pojawiły się. Patrzmy, da się to podnieść? Nie da. Niestety. Samemu kamieni nie mogę wyrzucić z łąki. Bo na co to komu potrzebne? Trzeba po prostu maszyny specjalne wynajmować. Jakieś kurde walce, żeby to wsadzić po tym glebę. Nie wiem, kto to wymyślił. Ja to bym styrtę ułożył. Tak czuję, że makopaka maczała w tym palce. A to tylko taka teoria spiskowa. Niepotwierdzona. Żadnymi faktami. Już. Teraz będziemy w połowie pola numer 40 i będzie ono zaorane, zagłęboszowane właściwie, czy tam, nie wiem. Później dałoby się te kamienie zabrać. Na pewno nasypać tutaj trochę wapna. Bo gra mi podpowiada, że te pole potrzebuje wapna. To polepszy nasze plony. I teraz tak, mam ustawione sezony na jeden dzień. Nie jestem do końca pewien, jak to działa. I czy się po prostu tak, jak minie czas, to się sezon zmieni, nie wiem. Witam, witam, witam i o zdrowie pytań. Hej, Klusia. Mój tekst. To, no, ogólnie zdrowie jest. Chyba. No hejka. Zdrowie chyba jest. Na razie. No, nosem jeszcze nie ciągam. To taka pogoda, że to różnie bywa. Jak się robi coś na zewnątrz. To super, no. Dobrze, teraz siedzimy w klimatyzowanym ciągniku. Na zewnątrz jest sierpień. I nie wiem ile stopni, chyba 20 parę było. Patrzyłem na pogodę. Jeden. 28 stopni. Hit malina.
Głęboszujemy pole numer 40. Jeden dzień kwarantanny, jeden dzień zdalnych. Brzmi cudownie. Mój plan jest taki, że zaraz... Zaraz prawdopodobnie skończę live'a i pójdę grać w Minecrafta. Już się nudzę. To najgorzej. Zauważyłem też, że tak szybko czasami czytam te wasze czaty. Nawet nie jestem pewien, kiedy to do końca przeczytam. A później błędy robię. Bo w ogóle co innego jest napisane. Co innego jest napisane, co innego piszę. To jest chyba napisane. Nie wiem, nie znam się, polski trudny język być. Przydałoby się kupić coś, co pozwoli mi rozrzucić wapno. Czemu skończysz live'a? MJJ. Ej, nulka. Czemu skończysz live'a? Nie, mi się wydaje, że skończę po prostu. Taka sytuacja. Okej. To ja pójdę chyba przez us. Kresko powinno być. Dokończyć? Live'a kończyć. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien. Bo coś mi troszeczkę nie pasuje, z tym pójdę. Cokoli wzrok. Jak stado fok. Dobra. Dokończyć? Nie. Nie. Czuję te wasze silne emocje. Wzburzone moją jakże kontrowersyjną decyzją. Zobaczymy, bo nowy... Tak średnio trochę. Bo nowy update wyszedł do Minecrafta. I trzeba to rozegrać. Pole, łyse pole. Ale mam już plan. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tu gdzie te kamienie, będzie stał mój bank. Tak będzie, mówię wam. Już mam milion zarobiony. Pan wirusik mnie odwiedził. Co tam u ciebie? Aj. Każdy chory. Takie pory. Wiosenno-zimowe. Już mi wyskoczyło na Discordzie jakieś powiadomienie. Powinienem je sprawdzić. Dobra, to tak. Będziemy mieli to ogarnięte. Jakieś przyrządy. Do wapnowania. I ziarno. I w ogóle ciągnik większy by się przydał. I wszystko. Tylko ciągnik to sobie chcę kupić z dyskantu. Bo mnie nie stać, żeby tak pieniędzmi szastać. Tu kupiłem głębosz, bo głębosz mi zapewni duży zysk. I kosztował tylko 10 tysięcy. Więc to dość śmieszne pieniądze. Ja to wszystko pługiem zaorać, to łapanie. Mi zajęło. Zajęło. Niby. Może od razu wezmę tego.
Massey Fergusona stąd. Troszeczkę denerwuje tutaj. To mi na krańcu pola mi przeszkadza tylko. To teraz tak, podejrzewam, że ten kultywator co mam. Chociaż nie, bo kultywator nie wyciąga kamieni. Z tego co wiem chyba. Kultywator może zostać. Ale tam ten malutki siewnik, skoro mamy ten duży, może będę mógł niedługo sprzedać. Nie wiem, dobra. Wyłączmy Maseja. Dokończmy to. Kurde, panie, wajflujesz tak biegi, że... No nie wiem, czy sprzedawać ten siewnik, czy nie, może się nam przyda. Jakiegoś pracownika coś ustawić, biorąc pod uwagę to, że mamy trzy ciągniki. W tym momencie. Może jakiś ciągnik bym sprzedał. Chociaż... Valtrai, Massey... Tire. Nie wiem, zobaczymy. Chętnie tutaj posieję te pole. Zasieję rzepak. I... fajnie było się przespać, to byśmy zobaczyli, co będzie na dyskancie jutro. Może jakiś ciągnik się trafi. Albo jakaś inna potrzebna nam maszyna. Oto troszeczkę, że... Słuchajcie, bo mi się wydaje, że chyba będę mógł rzepak i tak czy tak siać. Gdzie to jest? To nie to. Tutaj. Tak, będę mógł siać rzepak. We wrześniu. W razie czego? Nie wiem jak to działa, że jak jest jeden sezon na dzień. Albo jeden dzień na sezon. Właściwie. Zaraz się dowiem. Dobra. Prosimy. Pługowane jest. Przydałaby się nam druga wiata jeszcze. Do tych maszyn. Chodź, idziemy sobie przespać się w domku. Zobaczę jak to wygląda. Może sobie najpierw zapiszę grę na wszelki wypadek też. Jak się zmieni sezon, to będzie który miesiąc? Wake up. Obudzić się chcę o 6. Dobra. Idziemy w spanko. Okej. Jest wrzesień. Mamy już chyba jesień. Nie mylę. Troszeczkę pieniędzy zarobiliśmy z naszej szklarni. Zobaczmy ile mamy tutaj wody. 17 tysięcy litrów. To nam jeszcze spokojnie wystarczy. Chętnie bym zobaczył to nie to. Na dyskancie mamy kombajn. To jest chyba, czy to jest ten kombajn, który my mamy? Nie, to jest jakiś duży Deutsch. I to coś. Cokolwiek to jest. Osiem, dwa, sześciometrowe. A ten kombajn wygląda. Topliner 4090. Kombajny. Harvesters. To jest następny jakby po tym. W sumie nie wiem, czy się opłaca. Może nie. A to drugie, co to było? Uklinger, Flatline, coś tam. No to może już.
Shallow Cultivator, to jest Shallow Cultivator. Tu, tu kultywatory nie, to będziesz Power Hour. Mulcher nie. Będzie po prostu kultywator. To dostano. Kultywator 51 tysięcy. 46. Chodzi o to, że mi kultywator jest ogólnie potrzebny. Bo mój siewnik nie ma... jakie wielkie. Mój siewnik nie ma zasiewu bezpośredniego. Patrzmy to jeszcze raz. Jestem większy. 6-metrowy. Teraz nasz siewnik ma... siewnik. 12 metrów. 250 koni. Nie pociągniemy tego niczym. Ajajajajaj. Ale kupić to można w sumie. Większa maszyna. To mamy pełno chyba. Pełno syfu nam na polach rośnie. Tak. Pasty. Ale w sumie to ciebie tu mam, więc czemu narzekam jak jakiś dziad stary? Nie wiem o co chodzi. Jestem bardzo confused. A miałem jeszcze sprawdzić, ile zarobiły moje szklarnie. Tutaj. Piosenka bardzo fajna. Miscellaneous, to jest dobra. Dane produkty 5000 i 3000. Ogólnie nie jest źle. Wyszliśmy na plus. Dobra. Zobaczmy sobie, ile kosztują większe ciągniki może. Albo w sumie ogólnie ile kosztują jakieś rzeczy. Nie, kultywatory nie. To tak, jakieś tam opryskiwacze, nieopryskiwacze by się przydały. Coś do wapna. Coś do kwastu. I tak. To menu jest teraz takie trochę inniejsze niż było w 19 i mnie to tak... Prius, Fertilizer, Spreaders. Ten może wapno. Ten też. Ten nie. Breda. Dzieje mi ten kawałek ciągle w głowie. Więc XD. Tak. 10 na 10 uczucie. To możemy kupić do wapnowania. I nawóz. To jest coś innego do wapna, czy nie? Spider. Można używać tego zamiast pługa. Okej. Takiego nie mamy chyba innego. Grassland Care. Inline. Withers.
Takie wielkie. Pięćdziesiąt koni, sześciometrowa. To z racji tego, że takoż. I to jeszcze z nawozem można. I 9-metrowa. I 90 koni. Okej. Okay. To jest spoko. Się wydaje. Kupimy to. Tak, okej. Okay. Hit. To jest pierwszy problem. Teraz to by się też przydało. Pyta. Fire. No pestycydy. Para radu, nie radu, muszę chyba kupić to, bo nic innego nie. Nie wskuram. Okej. Okej, okej, dobra. To to będę miał ogarnięte, to. To i to i kwasty. Okej. Okay. To bierzemy to Waltro znowu. Zobaczmy jeszcze nasz pole. Nie, crop types, crop types, growth. Soil composition. Wheat, fertilized, needs ply, needs lime. Wszystkie chyba potrzebują. Tak, wszystkie potrzebują wapna. Wszystkie mają problem z zielaskiem. Dobra, kupimy najpierw wapno. Rozrzucimy na pole numer 40 i nie tu pojechałem, gdzie trzeba. Dobra. Ta godzina już 19. Czyli 20. 19 u mnie. Okej. Okay. Troszeczkę kupiliśmy nowych przedmiotów. Jeszcze nie koniec wydawania DOS-u. Wszystko jest potrzebne na początku. Zresztą normalnie nie wiadomo co kupywać. Dobra. Myjka by się później przydała, żeby te syfy umyć. Maszyny. To jest chyba. To jest chyba dość duża. Nie pomyślałem, że takie duże. Mi się wydaje, że kilka metrów ma chyba rozbryzgu. To powinny być. Tu są Big Bag Palette. 1000 litry lime. 2000 litry. 450. Lime. 2000 litry, 350. Tani. The price. Pytanie, czy... Ile to litry wchodzi mi w tę maszynę? Garaż. 9000 litry. Mogę kupić jeszcze. Big bagi dość tanie są. Jeszcze dwie sztuki kupię, czy razem dają 3 i 6. Okay. Oki doki. Okej.
Okidoki. Dobra. Załaduj się. Siewniku. Boże, jakiś. To aż zabolało, jak to czytałem. Normalnie. Kurczę, mikrofon mi spada ze stojaka powolutku. Dobra. Wydaliśmy troszeczkę pieniążków na Big Buggy. Aczkolwiek podejrzewam, że za wiele tego nie powinno pójść. Jak się oparuje to maszynę, więc będę musiał włączyć sobie HUD. Mogłem to kupić, ale te maszyny to na przykład do endgame'u coś tak czuję, że mi wystarczą. Powinny się dość szybko zwrócić. Zwłaszcza ta. Tego nie muszę sprzedawać przez dłuższy czas. W sumie to wszystkie pola muszę ten. Turn on fertilizer spreader. Będzie się wapnuje. Ła, jaka fajna tekstura wapna. Wszystko na biało. Siemaneczko, Pawcio. I farming nie dodaje followa. Ojej. W sensie? A mam 6 godzin i ani jeden nie wpadł. Cóż bywa. I tak czasami. A jak zaczynają wpadać, to dość sporo wpada. Nie wiem, różnie to bywa na tym Twitchu. Często jak Minecrafta gram, to dużo followków jest. Dobra. Coś tak czuję, że powinienem to chyba robić inaczej. Strasznie krzywo. Oj tam. O. Dobra. Lecimy z tym koksem. Dosłownie i w przenośni. Dobra. Szybko się to robi, ale kurde ucieka tego wapna. Ajajajajaj, icyk. Fajna jest ta. Przyczepa do tego wapna. Nie wiem, no ona chyba była w poprzednim farmingu też taka sama, albo coś podobnego. Nie mogę za bardzo tego wyczuć. No to wszystko pestycydem jakimś trzeba będzie spryskać. O nie, spróbuję zrobić szpagat. Kamerkę musiałbym włączyć. O co chodzi? No jak mam kamerkę, to robię takie rzeczy. Jak rozciąganie itp. To akurat jak wbiłeś, to drugi raz rzędu kamerki nie mam włączonej. Powinienem ją włączyć, to by nurka. Nurka? Nurka. Nulka punkty zużyła. Jak nic. Zaraz mogę pokombinować z tą kamerką.
Akurat jest chyba podłączona. Nie, nie jest podłączona. Nurka. Włączaj kamerkę, XD. Nurka, XD. No bywa czasami. Czasami tak jest. Że nie do końca się mówi to, co się myśli, albo myśli to, co się mówi. Także no. Od dzisiaj będziesz nurka. Prawie jak rurka. Kurczę, tego wapna to idzie? Jest dużo więcej niż myślałem. Drogo będzie to wszystko zwapnować. Rozpróbujemy. Bez kiedy zmiennik na rurka, no. Będzie rurka. 2021. Ura, te pole może nam się uda ładniej zrobić. Fajnie było te przed nami kupić, ale coś tak czuję, że to mnie zniszczy finansowo. Tym bardziej, że nie mam odpowiednich maszyn. Nie mam takich maszyn, które chciałbym mieć. ZW. Poszła zmienić nick na rurkę. Dobra, jak nic. Ja kamerkę miałem włączyć. Nie wiem, czy jest sens. Włączania kamerki. Po godzinie live'a. Może więcej osób wbije z kamerką. Dokazali mi robić te piece. I inne rzeczy. Tak, słychać ciągnik, a pod tym kątem nie słychać ciągnika. Spok. Spok. To jest spok. Dobra. Pium. Ale dostaję achievementy teraz. Plant get enough. Dosłownie chyba nie starczy. No, będę musiał do sklepu jechać. Kolejne 3 big bagi kupić. 4 big bagi powinienem mieć praktycznie pełny. O. Ja przed chwilą nawaliłem trochę. Pole sąsiada. Upsi, upsi, upsik. To nie miało tak być, nie miało tak wyglądać. Dobra, lecimy szybko po kolejne big bugi, bo ja widzę, że to nawet nie ma. Chociaż w sumie wywalę wszystko już. Kupię pewnie 4. Zapełnię to. Machinę. Kurczę, jednak wystarczyło na dużo więcej niż myślałem. Cały pasek, żeśmy przejechali jeszcze. Ałaja, jeden, ałaja. Prąd mnie kopnął. Nie wiem, czy to ten elektrostatyczny, czy ten z mojego komputera. Ale cóż, żyję jakoś. Jeszcze ten pasek pewnie praktycznie dokończymy prawie. Albo i nawet dokończymy. Będzie czy nie? Na styk? Nie. Trochę zabrakło. Dobra. Lecimy pod sklep po jeszcze 2 big bugi. 4 big bugi. Nie tu pojechałem. Cały czas nie tu jadę, gdzie trzeba. No, na razie. Fajnie, że wbiłeś. Dobra. Jakieś słupki rozjechałem. A co taką potrzebne?
samochód za mną jedzie? W ogóle za samochody tutaj jeżdżą w tej mapie. Jakiś taki dziwny. Te białe pola teraz ładnie wyglądają po wapnie. Wszystko na biało, normalnie tak świątecznie aż. Pod sklep. Ja miałem kupić Big Bagi, tak? Lime. 3-4 sztuki. Okay. Dobra. Zapełnimy wszystko. To nie są tanie rzeczy. Jestem pewien, dlaczego polety są trochę droższe. To dość sporo w sumie. Big bagów. No w sumie chyba też się opłacają. Sugarcane. Nasiona 950. Silage additive. Można dawać rzeczy do kiszonki, żeby lepiej szło. Pasza. Bele. Bo są różne bele teraz do kupienia. Chyba. Nie jestem pewien. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden big bag. Kolejny zakup nowy też. Pełno, dobra. 58% lepiej nie będzie. I big bag zostanie. Wydaje, czy ja mogę to wywalić ogólnie wszystko. Tutaj walczy, chyba można zmienić kierunek jazdy. Change moving direction, a. Można pewnie przodem do tyłu jechać. Na to by wychodziło. Dobra. Teraz tak, tutaj trzeba dokończyć wapnowanie. Nie jestem pewien, czy można rzucać na nasienie wapno. Czy tak się nie powinno robić ogólnie, jak już jest pole zasiane? Nie wiem. W sumie chyba bez różnicy. W farmingu przynajmniej. Nie rzuca na tych łąkach. Trzeba wyrównać je lepiej. Jakimś wałkiem pojeździć czy coś. Albo ciągnik lepszy kupić. Z pneumatycznym zawieszeniem. Cyk. Akurat. Praktycznie. O. Jak dziwnie cicho z oddalonej kamerki. Niepokojąco cicho. Aż za cicho. Dobra, zwapnowany. Tylko te. Okej. Weed. It's plowing.
Pewny jesteś. Okej. Zobaczymy. Te dwa pola się mi opłaci, a te to w sumie to nie wiem. Można tak, czy nie? Jakoś nie wygląda, jakby to. Nie. Właśnie. Chciałem powiedzieć, że nie wygląda, jakby to coś zmieniało. Dlatego, że zmarnowałem trochę. A to musimy postawić pod wiatę. Będzie padało, to nam zaleje całe wapno. Dobra, w takim razie tak. By się przydało. Podjechać pod sklep. Prawdopodobnie kupi... Oj, za bogato. Ja Boże, tak kichnęłam, że wzięłam głową w ścianę. Boleałam głową w ścianę i jeszcze bardziej mnie boli i zapomniałam, co miałam zrobić. Super. Prawdopodobnie miałaś mnie oglądać. Chyba, że miałaś inne plany. Nie wiem. Może coś do szkoły miałeś zrobić? I znowu nie w tę stronę jadę. No nie, super. Mi chodziło, że super, że odczepiłem. I ładnie wjechałem i w nic nie rozwaliłem. Dobra. Dobra. Lecimy pod sklep. Tam mamy naszą chwaściarę, chwastownicę, czy jak to się nazywa, nie wiem. Zapełnimy ją. Będę kończył na dzisiaj. Prima. Nie no, nie. Nie no, skończę, bo już jestem zmęczony. Powoli, teraz sobie... Jak to będziesz kończył? No. Jestem zmęczony i tak to będę kończył właśnie. Mogę poplon siać tym? Poplon można siać chyba. Poplon jest chyba. Dobra. Dajcie chwilę. Mamy big bugi, prawdopodobnie będzie tańsze. Without road start. Seeds. Tysiąc dziewięćset. To big bagę dalej tanie chyba. Tak. Palety. 1400. 1400 za 750 to mamy ile? 1900. Bez różnicy chyba. 1800. Woda. Nawet nie mam kubka, żeby się napić. Kupmy to. To jest po prostu inne. Okłamali mnie. I bo się odwodnisz. Tak samo mi ostatnio mówili na imprezie. Dobra. Trzysta litry nie wytrzyma nawozu. Nie rozumiem tego.
Znaczy, że tam tego będę musiał całego upróżnić. I załadować go. Ajajaj. I tak mi się wydaje, że to poplon jest chyba. Więc będę mógł normalnie siać zboże. A potem jak zasieję zboże, będę mógł zasiać rzepak. Skoszę zboże i wyrośnie rzepak. Prawdopodobnie. Aczkolwiek mogę się bardzo źle mylić. Mocno. Ale tak mi się wydaje. Dobra. Teraz tak. Lower wither. Internal wither. Zobaczmy. Czy to pozbędzie się naszych problemów. Tak, a pisze, że coś się dzieje z glebą, czy nic? Fertilize zero. Weed. Need slime. Okay. Dobra, to już mało ważne. Tu mogłem zrobić ten kawał. Będzie mnie teraz prześladować to w moich koszmarach. Podnieś. Przejdziemy w drugą stronę. W drugą stronę pola. Opuść. Wiesz, że to chodzi cały czas. Chyba tak. Nie wiem, dziwnie działa to. Chyba nasiona można tu wsadzić do tego. W sumie to ja głupi jestem, bo teraz jak tutaj robię, to mogą od razu siać. Aj, nie pomyślałem. Mogą od razu posiać te. Ziarno. Tak samo jak tam było chyba jakieś oilseed radish, nie wiem co to jest, jak to się w ogóle zbiera. Będę musiał sobie na Google'ach później zobaczyć. Na YouTubie jak to działa. Wszystko. Przybliżymy sobie, to będzie słychać dźwięki ciągnika z góry. Nie wiem czemu ich nie słychać tak o. A już powoli nasza farma zaczyna jakoś wyglądać jak farma. Mam wystarczające maszyny. Co? Farmazony. Jest nulka? Nie wiem. Nulka. Nulka. Taś. Nie wiem, nie widzę. O, ja jestem. Jest. Ale o. Fajne ślady zostają. Ty. Taś. Ale przynajmniej jest wesoło, nie? No, też tak myślę. Nie możecie mi nic zarzucić. Staram się o was dbać. Jak najlepiej potrafię. A to, że nie potrafię, to już inna kwestia. Za kurde, chwasty mi na moim polu rosną. A się z wami rozprawię. Czy pójdziecie tam, gdzie raki zimują. A nie mi tutaj na pięknym polu.
Sezon się zmienił, bo kolory są trochę inne gry. Fajnie to wygląda nawet. Tak trochę ciemniej. Bardziej ponuro. O, i drzewa się powoli zmieniają na pomarańczowe. To jest to. Ojejku. Już tak. Ciekawie to wygląda, ta cała konstrukcja tej maszyny. Ja bym tam nawóz wyrzucił do środka, tylko że się nie dało. Ale... Brat ci powiedział, że masz oczy jak 5 zł. Bo pewnie masz. I takie dolary w oczach ci się świecą. Chyba nie. Chyba tak. Ja tak myślę. Innej opcji nie ma. Dobra, dokończę to pole. I na dzisiaj będę kończył streama, bo już normalnie spać mi się chce. A miałem jeszcze pograć trochę w Minecrafta czy coś. No, będę musiał iść się napić. Matrix równa się hajs, hajs. O co ci chodzi? Nie wiem, czy to jest komplement, czy obraza w tym momencie. Już. Chyba się nie dowiem. W ogóle mam ten tablet graficzny? Ja nie wiem. Tablet graficzny mam, miałem go użyć, jeszcze go nie używałem. Dobra. Rozprawiliśmy się z Zielskiem. Pokazaliśmy mu, kto tu rządzi. Gorączkę mam i w sumie to nic nie wiem. A ty cokolwiek wiesz, jak nie masz gorączki? Bo ja to nic nie wiem nigdy. O. Dobra. Skoro już żeśmy się rozprawili z tym Zielskiem, to czas rozprawić się z tym Zielskiem tutaj na tym polu. Ale to już na następnym streamie, w tym odcinku. Ja nie wiem, czy wiem, czy... A ja wiem, że ty nie wiesz, że ja wiem, że ty wiesz, że nie wiesz, że ja wiem, że ty wiesz. Co na to powiesz? O. Unia. Sponsorowała nasze dajaki, dobra. Chyba się zgodzę. No ja też tak myślę. Dobra. Piękna roślinka. Trochę zakupów było. Trochę rzeczy się kupiło, trochę się zrobiło. Także no, dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia, że tak powiem, w kolejnej części mojej farmy, prawdopodobnie jutro, a jak nie jutro, to w najbliższym czasie, jak będzie, to będzie. Także no, dziękuję wszystkim za dzisiejszego live'a też, już jestem zmęczony, więc pora przerwać. Pora przerwać live'a, zakończyć, iść się napić czegoś, punkty zwrócę, bo kamerki nie było. Ałaja, wszystko mnie boli jak wstałem. Się rozciągać. Dobra, nieważne. Dobra, dziękuję. Do widzenia. I do następnego. Starość.